Okej, słuchajcie, jeśli chodzi o markery, są powiedzmy takie średniaczki. Nie są najlepsze, nie są najgorsze. Myślę, że takie w sam raz dla początkujących, takich osób, które nie miały nigdy styczności z żadnymi markerami, typu wiecie, alkoholowymi, nie chodzi mi o tu takie wodne czy jakieś zwykłe mazaki. Po prostu, żeby sobie kupił takie z kajetu i później, wiecie, przepraszam, później kupił sobie promarker lub inne markery takie już profesjonalne. Tutaj nie będę sugerować firmy i myślę, że te markery są dobre właśnie w takim sensie. Jeśli chodzi o nakładanie, to nakładają się ok, chociaż niektóre się rozlewają, na przykład ten brązowy taki, czerwony chyba też się rozlewał, więc kilka tam się rozlewa na kartce sztywnej. Nie wiedziałam jak z tą największą gramaturą, ale myślę, że nikt nie będzie rysował na takiej gramaturze, więc no a jeśli tak, no to i tak nie powinny się rozlewać. Jeśli chodzi a jeszcze właśnie opakowanie tego, no po prostu oprawkę tego tuszu, to jest okej, ten plastik, tylko na początku ciężko się te skówki otwierało. Następnie mamy to opakowanie już ostatnie, przykrywające te markery, ta podstawka przeźroczysta. No, wypadają z tego markery, nie było w ogóle żadnego otwarcia, bo to wszystko trzeba było odciąć. Więc no średnio widać, że to takiej niskiej półki cenowej, no wiadomo, opakowanie nie będziemy mieć w markerach za 39 zł, ale przydałoby się dokupić jakieś etui, na przykład materiałowe, te takie długie, takie wiecie, one jest na rzepa i się składa dookoła, tak jak klucze te metalowe, takie mechaniczne. No i myślę, że to tyle, jeśli chodzi o te markery. Wszystko chyba wam powiedziałam. No te kropki widzieliście, takie białe plamki się porobiły, ale to na filmie macie, także to chyba tyle. Okej, kochani, witam was z powrotem. Jestem ogólnie w fazie rysowania monster. Nie wiem, czy zobaczycie te, które są ołówkiem. Możliwe, że nie. No chyba nie, bo one są wytarte gumką, żeby nie zostało mi pod markerami. Tak wygląda już gotowa monstera do mojego brother Gilmala, który jest tutaj i będzie z nim odcinek niedługo na kanale, także czekajcie, wyczekujcie. Po kolorowania tych monster użyłam tych trzech markerów z kajetu, kolor G28 Ocean Green, BO05 Process Blue i Yellow Green YG03. Także tak, dodałam właśnie jeszcze te niebieskie, bo tak nie miałam czego użyć do cienia, tu w tym zestawie nie ma takiego szaraczka, więc kiepska, bo czarny nie chcę walkać, bo robię lipiec w journalu i także taki mały spoiler będziecie mieć. I tak, dokończę kolorowanie tych monster, może z wami na przyspieszeniu i sklejmy sobie do journala i zobaczymy jak to będzie wyglądać, jak te markery po dłuższym czasie będą się zachowywać. W sumie jeszcze pokażę wam ten drugi, bo kilka dni minęło odkąd robiłam go. Poczekaj, tak, to jest ten drugi, za dużo to się chyba nie zmieniło. Może więcej się porobiło tych białych plamek, no ale to od promieni słonecznych. Z tym napisem nic się nie działo, co tutaj mamy pod spodem, to tutaj się nic nie działo, ale z próbnikami już trochę tak. Także napisy możecie robić spokojnie, jak wam do końca nie widać, ale jeśli chodzi o próbniki, to widać, jest naprawdę różnica. A tam chyba robiłam dwie warstwy tych próbników, pamiętam, także wiecie. Chociaż ten taki do skóry bardzo ładnie się prezentuje, który jeszcze ładnie wygląda. B14, B05, wszystkie właśnie takie niebieskie spoko wyglądają, oprócz no B39, bo tutaj mamy troszeczkę prześwity. Fioletowy tak średnio, o i E09 też bardzo fajnie się zatrzymał na tej kartce, a reszta to tak sobie. Piszcie w ogóle, czy chcecie odcinki z rysowania, zostawcie łapki w górę, wtedy będę wiedzieć, że chcecie tego więcej. No a na razie kontynuujmy rysowanie, kolorowanie. Zaczynam od G28, ale wypełnienie robię YG03. Nie pamiętam naprawdę tych nazw, bo... znaczy nazw. Nazwy to może jeszcze pamiętam, ale numerki to ciężko. Zauważyłam, że aż tak dużo cięć wam nie robię. Aż tak jeszcze nie jest z moim polskim, żeby wam robić tyle cięć. Także jestem z siebie dumna. Ale pamiętajcie, uczcie się polskiego. To jest bardzo, bardzo fajny przedmiot, ale może nie do zawodu, ale jeśli chodzi o YouTube. No YouTube w sumie też jakiś tam zawód, nie? Ale no
bez szkoły, bez niczego. Szkoła YouTube'a nie słyszałam. Chyba, że w Anglii, bo tam to możliwe. Przecież tam mamy siedzisko całe YouTube'a. No a jeśli chodzi o polski w naszym kraju, no to średnio, bo jest, mogłoby być lepiej i dlatego uczcie się polskiego. Oczywiście aż tak ja was nie zmuszam do tego, ale no polski naprawdę się przydaje, także polecam z całego serca, wtedy wszyscy was traktują starzej, jeśli o to wam chodzi. Wszyscy na pewno będą chcieli z wami bardziej rozmawiać, bo wypowiadajcie się z sensem i nie powiecie jakiejś głupoty i będziecie później tego żałować. Także to jest moje zdanie na temat tego języka, a teraz kontynuujemy rysowanie, bo trochę się zapędziłam za daleko. A jeszcze jedno wam powiem, że jeśli chodzi o te markery, to wcześniej ciężko jest, coś nie otwierało, musiałam tak cisnąć maila, żeby je otworzyć, a teraz luźno się otwiera, luźno zamyka, dlatego trzeba pilnować, żeby dokładnie domknąć, bo wtedy nam by wyschły, kiedy będą stały w szafce. Teraz robię cienie niebieskim B05. B05 to jest ten ładny, coś tak zachował, także najlepszy właśnie niebieski z tego zestawu. To jest Process Blue. Aha, dobra. To może po prostu trzeba nim budować właśnie, bo już widzę, że jak tutaj tak nie za mocno cisnęłam tym niebieskim, to taki wyszedł jaśniejszy i bardziej taki rzepszy, a tam taki właśnie bardziej morski, składający morski. Także Process Blue polecam. Także kajet, propozycje pełne, zawsze jestem otwarta na nowe realizacje jakichś filmów o tematyce rysowania, także wpadajcie do mnie na mój kanał i możecie mi zaproponować jakąś współpracę. To wcale nie jest chamska reklama. Ale wy lubicie mnie oglądać. Przecież jakbyście nie lubili, to byście nie oglądali tych filmików, chyba że po prostu wam się nudzi i... sad story. Okej, kochani, ja już sobie pokolorowałam te musterki, teraz je wycinam. Tak wygląda jedna, druga, trzecia, czwarta. I wiem, że każda jest inna, ale taki był cel, żeby właśnie były różne te maserki, no bo każda inaczej pęka, inaczej wygląda, także o to właśnie chodziło. Zero skamu. I teraz sobie po prostu wycinam po tym konturze zielonym, tym ciemnym. Także zaraz do was wracam, jak sobie to wytnę i będziemy wklejać do journala, także zapraszam. Okej, ja już wyciłam te monsterki, nożyczki niebezpieczna sprawa, to je gdzieś tam odłożę. Otwieram teraz mój główny channel na tej stronie, którą planuję zrobić lipiec, bo jeszcze nie mam tego napisu, ale w sumie mogę zrobić to z nami, tylko będzie mi potrzebny do tego czarny. I chyba tylko czarny chcę tak napis. Dobra. Lipiec będzie na tej stronie. Także rozłożymy sobie teraz te obrazki na kartce i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało i się komponowało. I po prostu plan jest taki, żeby dookoła przykleić te monstery, a w środku napisać lipiec. I myślę, że w takiej chyba pozycji to zostawimy, bo inaczej to będzie tak średnio. I wyciągam sobie teraz klej. Słucham się przy okazji te nożyczki. Klej, jest, dobra. Otwieramy i przyklejamy, bo nie czuję, że rymuje. Te mi się tak zeszły do siebie, te dwie. Ale w sumie to nawet nieźle wygląda. Na monsterki przyklejone. Chyba nie wyglądają aż tak źle, co... Nie, wyleciało mi tu plany. O, tak to wygląda. I teraz jeszcze sobie zrobimy dopełnienie czarnym markerem. Stoblack. I na początku narysuję sobie tą cienką końcówką, a później zrobimy sobie tą grubszą. Już wam wcześniej pokazywałam zresztą. Dobra. Nie wiem w sumie, jaką chcę czcionkę. Może znajdziemy sobie jakąś fajną na internecie, żeby nie było gapy. O, dobra. I chyba użyjemy sobie tą trzecią. Będzie najbardziej pasować. Także spróbuję to sobie przerysować, tylko trochę... albo wiecie co, najpierw narysujemy ołówkiem, żeby było bezpieczniej. Wezmę sobie spiórnika. Sorry, że w ogóle do was nie patrzę, ale
Jak się rysuje, to wzrok jest wszędzie. Dobra. Słuchajcie, ja myślę, że jest git. Nie chcę za bardzo tego już poprawić, bo boję się, że jeszcze bardziej zepsuję. Ale... Dobra. Tak się prezentuje napis. Lipiec, tak, proszę bardzo, proszę Państwa. I od góry i do dołu, i jak tylko. Także... Tak wygląda pierwsza strona lipca. Nie jest jakoś super piękna, ale nie jest też zła. Mogło być gorzej, pamiętajcie. I może jeszcze sobie coś tu dorysuję na bokach, bo tak mi pusto. Jakiś może kalendarzyk albo coś. No i jeśli chcecie więcej z filmików z Bullet Journalu, to tak jak już mówiłam wcześniej, zostawcie łapkę w górę, bo już się powtarzam. Łapeczki w górę zostawiajcie, subiki, komy i wszystko, co chcecie. A ja się z Wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Buziaki, pa pa! Okej, słuchajcie, jeszcze tutaj Wam tak zdrąsi nagrywam. Raczej dogrywam, że dodałam jeszcze tutaj cienie i tą literkę I, bo zjadłam ją po prostu, literówka. Jakoś się tu wcisnęła i nawet spoko wygląda. Tutaj te kropeczki jeszcze podobałam, porobiłam takie cienie białym żelopisem. No i to tyle. Także taki mały update.